To już 18. edycja wydarzenia Rok Przeciw AIDS w Świdnicy. Tak naprawdę co roku organizujecie wydarzenie tutaj. Tak, od 18 lat co roku. Inaczej to wyglądało 18 lat temu, bo to były tylko wyjścia młodzieży do miasta, ubrani w koszulki. No, tak wyglądał ten happening. Potem zaczęły się koncerty rockowe i połączyliśmy to. Każdy z nas może ulec zakażeniu wirusem HIV. Najważniejsza jest wiedza. Najważniejsze jest znać wszystkie drogi szerzenia się wirusa. Niestety nie wynaleziono jeszcze szczepionki przeciw AIDS. Cały czas trwają prace nad tą szczepionką. Wirus HIV ma to do siebie, że jeżeli raz się go nabawimy, mamy go przez całe życie. Mówicie dużo o profilaktyce, rozdajecie ulotki. Tak, to jeżeli chodzi o to, co my robimy, czyli młodzież z MDK-u. Staramy się co roku przypominać, bo jednak przez rok mało kto pamięta o tym, że jest ta choroba, prawda? Więc takie przypominanie to raz, że i wśród młodzieży oczywiście edukacja jest większa. No też uświadamianie sobie, że ta choroba jest groźna, ona jest, jej nie widać, prawda, każdy sobie gdzieś tam o niej słyszy, natomiast jeśli ona nas dotknie albo kogoś bliskiego z naszych rodzin czy znajomych, to wtedy jakby sobie uświadamiamy, jak ona jest groźna, ale przecież można z nią normalnie żyć i funkcjonować. Jak pani ocenia wiedzę młodzieży? Czy zdaje sobie sprawę z tego, czym jest HIV, AIDS, jaka jest profilaktyka? Wydaje mi się, że tak, ale to jest też taka określona grupa młodzieży. Podejrzewam, że nie wszyscy się tym interesują. Są osoby, które naprawdę poważnie do tematu podchodzą, bo nawet to widać poprzez udział w olimpiadach, które się odbywają przed naszą imprezą, która jakby jest finałem spajającym te wszystkie działania. To właśnie i Sanepid, i PCK, i Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia. Jest kilka takich instytucji, które bardzo dbają o to, żeby to uświadomienie było coraz większe. Przygotowaliście spektakl inny. Jaki był zamysł? Nam chodziło o takie uniwersalne przesłanie, to znaczy inny to niekoniecznie chory, ale inny to też chory na AIDS, prawda? I ta izolacja, samotność i też to, że właśnie jesteśmy tacy zaganiani, zabiegani, nie zdajemy sobie sprawy, że coś nam zagraża. I nagle właśnie wpada ta zła informacja, prawda? I wtedy co się zaczyna dziać z samotnym człowiekiem, którego odrzucają. Czyli to można przypasować i do naszego głównego tematu, ale też można też to uniwersalnie właśnie odebrać. Tradycyjnie Rok Przeciw AIDS zakończył się koncertem. Tym razem na świdnickiej scenie klubu Polko wystąpił Jelonek. Świdnica!
Dobry wieczór, Świdnica! Oj, nierozruszane towarzystwo. Dobry wieczór, Świdniczanki. Co się upadło? Dobry wieczór, Świdniczanie! Świdniczanie! Oraz ich goście. Przyjezdni są? To co? Skaczemy! Skaczemy!